Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Aktualnie znajdujemy się w Szwecji i jesteśmy przed Ice Hotelem. Zaraz spędzimy sobie noc w lodowym pokoju i mam nadzieję, że przeżyjemy i nie zamarzniemy. Mamy tutaj już kartę do pokoju. Idziemy do środka, zobaczyć jak to wszystko wygląda, zostawić nasze rzeczy i wytłumaczyć wam w ogóle o co tutaj chodzi. Dobra, patrzymy, nie patrzymy? Nie patrzymy, patrzmy w dół. Chodźmy tak. Do tej ciepłej części najpierw. No właśnie, widzę, bo jak na razie jakby te wszystkie pokoje są otwarte, bo to jest takie jakby muzeum. Każdy może tutaj przychodzić. My możemy wejść teraz i zamknąć swoje rzeczy w ciepłej części, czyli w łazience. I dopiero za godzinkę będziemy mogli zamknąć sobie tutaj pokój i już tutaj jakby być w tym pokoju sami. Tak, no a póki co, tak jak widzicie tutaj, tu jest otwarte. Tam jest otwarte, te wszystkie pokoje są jakby ogólnodostępne, nie? Więc zamykamy oczy. Znaczy, inaczej, kierujemy się wszyscy w dół głowami, na 3-4 z widzami. 3-4. Idziemy zwiedzić naszą łazienkę. Ej, dziewczyno! Ładna! Co to za wanna w ogóle? Pierwszy raz w życiu widzę taką wannę. Ale będzie kąpiel w nocy. A będę spała, jak będzie zimno tam. Ogólnie w całym tym hotelu i w tym pokoju jest około minus 5 stopni. Tak. I jakby to jest temperatura, w której my będziemy spali w nocy. Tak, i w tym hotelu ta temperatura jest utrzymywana przez cały rok taka sama. Tak, bo są jakby dwie części. Jest taka zimowa i jest całoroczna, my jesteśmy w tej całorocznej. Okej, okay, czyli mamy prysznic na środku. Ej, Beskidzie, ja tego nie zauważyłem. Mamy tutaj ogromną wannę. Tutaj mamy miejsce do siedzenia. Tutaj ręczniki, suszarkę. Tutaj chyba mamy sprzęt do spania. No tutaj jest kibelek. Mega modern. Bardzo ładnie tu jest. No i tutaj mamy saunę. Co ty gadasz? No. Dobra, to przenosimy tutaj swoje wszystkie rzeczy, rozpakowujemy się i za jakieś 40 minut zamykamy swój pokój i wtedy zrobimy wam house tour, room tour. Idziemy teraz zobaczyć, jak wyglądają inne pokoje. Pokój numer 306. Ej, ale ładny jest. No jest ładny. No i to tyle. To tyle, no tutaj jest taki tron. Możesz sobie usiąść na tronie, jak chcesz. Ale śliski tron. I co siedzisz? I tu zakładasz MacBooka i co pracujesz. Idziemy dalej. 301, a one mają w ogóle swoje nazwy. Tak. To jest deluxe suit, czyli to jest taki deluxe, czyli jeden z łazienką chyba. Tak. Fajnie. Najlepsze jest to, że my reagujemy na te pokoje nie widząc jeszcze naszego. Tak, no. Fajny jest, no. Ej, nasz też jest taki kozacki. No nie wiem. Szczerze mówiąc, jak ja rezerwowałam, to widziałam tylko jeden. Nie no, to ten jest fajny. Może na końcu ocenimy je. Tak, który nam się najbardziej podobał. Tak. No? To jest ten, który widziałam. O kurde. To jest ten, który był na stronie jako ten deluxe. Ale kozak. O, co? Ale przychodzisz tu w nocy i patrzysz i mówisz, no co to jest? Przeraża cię to. No. I tu masz siedzonko, sobie siedzisz. No. Czy lubisz bombę? Fajnie, giga ładnie. Ej, szczerze, póki co topka. I już wiem, że w naszym takich bajerów nie ma, bo szliśmy prosto do drzwi. Patrzcie tego zioma. Zazdroszczę sobie, która tutaj śpi. On jest zrobiony z takiego zbitego śniegu, a oczy ma z lodu. Jo, najlepszy póki co. Póki co może tak. Są lepsze. Może, zobaczymy. To jest ten zwykły. Tak. Wow. Ej, ale fajny. Ej, ale ciekawe. Ale piękny. I patrz tu, robię tak wodospad. Wow. Ej, dobra, jestem zakochany w tym pokoju. No. To jest top pokój. Wow. No jestem ciekaw naszego. No, nie ja jestem też. Ciekaw naszego fest. Ja też. Co jest? Ale creepy to wygląda. Ej, ci ludzie tu wyglądają fest creepy. Tu w ogóle ręka wystaje człowieka poza lód. Co jest? Ja bym się bała tu spać. Dobrze, tego nie mamy. No. Śpisz sobie i nawet nagle widzisz twarz kogoś. No. Zobacz. To jest creepy. To jest creepy. Nie chciałabym spać w tym pokoju. Gdybym miała ten pokój, to bym poszła zrobić reklamację. Ej, jest pokój wystylizowany na saunę. Ręcznik z lodu. Ale jak on jest dobrze zrobiony. Jak to jest dobrze zrobione? Widzisz, masz piecyk nawet jak w saunie. Ty! Kamienie. To są kamyczki. Patrz na ten ręcznik tam. Ja pierdzielę. Siema, co tam? W saunie się siedzę. Nie za ciepło ci? Jak właśnie zimno w dupę. Idziemy dalej. To jest ten obok naszego, więc idziemy tutaj. Patrz to. Wow. No. A to tego nie widziałem. Ej, to masz pociąg. A bez kitu, to jest pociąg. Jaka beka. Jest dźwięk nawet pociągu. Ej, zazdroszczę sobie, która tutaj śpi. No, ten jest top dla mnie. No, jak na razie jest top. W jakim to jest stylu zrobione, wow. I te detale. Tu jest
pociąg. No. Ice Hotel Express. Ja. Jakby ja to nie mówiłam. I patrz tu, tutaj to. Masz kurtkę, czapkę i co się domką masz. Coś niesamowitego, naprawdę. No, najlepsze póki co. No, najwięcej detali jest tutaj, jak tak. Na razie. Kurde. Mózg. Ale to jest mózg normalnie, nie? I jakby to jest mózg, żyły i serce. Ej, creepy tak szczerze. Trochę tak. No te no. Wszystkie takie rzeczy, które są związane z ciałem i tak dalej, to tak... Są takie specyficzne no, mocno. Dziwne trochę. Ej, to jest pokój, który miał Citrox z Natalią. Tak, to jest ten pokój. Bo właśnie, widzowie, dzień przed naszym przylotem tutaj okazało się, że Karol z Natalią właśnie z tego wyjazdu tutaj wracają, więc się minęliśmy. W ogóle Beka uba, gdybyśmy się spotkali tutaj. No. I byliśmy w pokoju obok siebie. Ładny mieli ten pokój. Fajny. Fajny, ciekawy. Ale te postacie tak kurde, jak są postacie i tacy ludzie, to mnie tak trochę... No nie wiemy, co jest u nas. No właśnie, oby nie. Tu spał Citrox. A. Tu akurat spała Natalia, oglądałam ich odcinek. A to nie, to właśnie coś mi nie pasowało. Tu spał Citrox. Aha. Ej, ale szczerze, spali i widzieli to. Ale giga ładne obrazy. Fajnie, taki mega artystyczny mieli ten pokój. No, jak taka galeria sztuki. Taki fajny. Jak ej, to są zabawki. No, jaki zając. Zarąbiste. I to takie typowo amerykańskie jest. Słyszysz? Kołysanka leci w tle. Ej, to jest żyrafa. Pingwinki, rakieta. Spać, ale jakbyś tu przyjechał z dzieckiem i spać w takim pokoju, no. Zarąbiste. Ej, szczerze? Chyba top 2. Top 2. Top 1 był pociąg. Tak. Chociaż zobaczmy ten ostatni. Też jest fajny. Wow. Taka chatka. Tak. On nawet się nazywa tak. Chatka w lodzie. Chatka, no. Też fajny, taki klimatyczny. Ale i tak, top 2 zabawki, top 1 ten. Tak, no. Zgadzam się z tobą w 100%. Wy widzowie możecie dać coś w komentarzu, który według was jest najładniejszy pokój. Mam nadzieję, że nasz. Obejrzeliśmy wszystkie pokoje, teraz przyszedł czas, żeby obejrzeć nasz. Jest on już zamknięty, no bo jakby skończył się ten czas, kiedy ludzie mogą tutaj wchodzić, więc musimy go otworzyć swoją kartą. Ej, ci. Słyszysz to? Cisza. Niesamowita jest ta cisza dla uszu. Ten śnieg wprowadza takie tłumienie, że to hit. Ciekawe, co to będzie. Ej, mamy statek? Tak, to jest chyba statek. Ale szczerze, no nie jest to najlepszy pokój z tych wszystkich, nie? No najlepszy nie jest, ale nie jest najgorszy. No nie jest najgorszy. Nie jest najgorszy, nie ma twarzy nikogo. To jest najważniejsze. Tak. O, ciekawy fotel. To fajne akurat. Wchodzimy w dupsko. Ej, nie jest zły. Zobacz, tu serio wygląda jak statek. No wygląda, jakbyśmy byli na statku. Czy to jest ster? Tak, to jest kokpit statku. To nie jest tego, bo to... Chyba odda jakieś dźwięki. To może jutro sprawdzimy rano. Co ty gadasz? To czerwone? No. Lampka tam mruga. I tam też. Paweł. Jezus Maria. Hello, I'm under the water. Please help me. Ktoś nic nie klikaj, dobra? Jest już cisza. Ej, ale ta cisza mnie przeraża. Jest taka kompletna cisza. Jest taka głęboka cisza. Patrz na ten detal tu. To jest dziura w statku, ale jaka ładna. Utoniemy. Nie jest najładniejsze, ale jest... Taki jest ładniejsze. 6 na 10. No? W ogóle, wchodząc tu zauważyłem jedną rzecz. Widzieliście, że mamy normalnie gniazdko tutaj? Tak, na wyjściu. Niesamowite to jest, patrzcie to. Normalnie masz gniazdko, możesz załadować coś. A co to? Tam za zawór? Paweł, nie dotykasz nic. Może go odkręcę? Nie. Proszę. Nie, jutro rano, okej? Okay? Ty, a my śpimy na lodowym materacu, czy na normalnym materacu? No teraz jest normalny. Jak łóżko? Zimno. Wygodny jest, tylko zimny, lodowaty. Idziemy do łazienki? W sensie do ciepła? No. A mogę tylko ten zawór? Nie, jutro. Obiecujcie, że będziesz mógł jutro, ale nie dzisiaj już. Na telefon? Ale sprytne. I to jest dużo rzeczy. To jest poszewka do śpiwora chyba. No. Wchodzisz to i potem do śpiwora. No. To jest śpiwór. Czyli wchodzisz w poszewkę i wchodzisz w śpiwór. Jeden śpiwór i drugi śpiwór. I to chyba wszystko. No to klasa, mamy śpiwory, nie? No, zostawiamy to tutaj i nie wykładamy tego tam, bo tam to zbarać, nie? Idziemy się wtedy wykąpać i nagrzeć wannie, potem trochę popracujemy i wtedy wyjdziemy do tych śpiworów i pójdziemy się tam położyć. Tylko zastanawiam się, w czym spać. Nago. W sensie nago, w bokserkach samych tych. Najcieplej ci będzie. Własnym ciałem będziesz się w środku ogrzewać. Lepiej w tej termicznej? Wydaje mi się, że nie. Ja wejdę w piżamie. A ja takim ciałem, w sensie w bokserkach. I zobaczymy, komu będzie cieplej. Okej, okay, tak zróbmy. Ja jestem gorący ciacho.
Popracowaliśmy, wykąpaliśmy się, zrobiliśmy taką fajną kąpiel gorącą, że po prostu jesteśmy tak wygrzani. Teraz założyliśmy sobie już te śpiworki, piżamki, w sensie ja założyłam tą termiczną odzież, którą miałam i idziemy spać. A Paweł, tak jak mówił, jest w samych bokserkach. Jestem nago, w sensie w bokserkach. No i zobaczymy, czy będzie ci ciepło. Wow, ale orzeźwiająco. No, przyjemnie jest. Mega przyjemnie. Po kąpieli, teraz jak jesteśmy ogrzani, jest przyjemnie. Och, zimno, nie no, zimno. Mogliśmy widzowie pomyśleć i wziąć te poduszki tam do ciepła, bo one są mega zimne. Jak ją teraz być wyżej? Tam. Jeszcze mamy czapki. Masz? Tak, mam je w stopach. No dawaj. Dołożysz mi? Pierdziele, Paweł. No ja jestem już obtulony. Ja już zmarszam przez ciebie. Ale gówniana ta czapka, co jest? Oh, you look stylish. Nie jest zimno, znaczy mi teraz jest zimno w rękę, którą wystawiłem dla kamery, ale ogólnie tak, to jest git. Bardzo przyjemnie, przyjemne powietrze i nagie ciało plus śpiwór, zajebiste. Termiczne te ciuchy plus śpiwór też jest super. Ja nie czuję problemu, żeby tu spać. Ja też nie. Wydaje mi się, że to może być kwestia tego, że po prostu tak zmarzliśmy dzisiaj kilka razy. Że jest tam ciepło. Już nam jest ciepło. Dobra, widzowie, my się kładziemy spać i tak jest... Jak ja się wystraszyłem tego stuku. Bez kitu. Też się tak go wystraszyłaś? No. Loduchy pod poduchy. A statki pod wodę. Biorę nura w śpiwór i idę spać. Odpływamy. Dzień dobry, widzowie. Właśnie się obudziłam. I jest źle chyba, bo jestem chora. Paweł, wstawaj. Gdzie my jesteśmy? W lodowym hotelu, Paweł. Obudziłam się z bólem gardła i z bólem głowy. Podejrzewam, że to nie jest od lodowego hotelu, bo jakby tutaj jest ciepło i jest przyjemnie. Wydaje mi się, że to jest kwestia tych reniferów, na których byliśmy wczoraj. Tam mega zmarzliśmy. Gdybyś spała nago, to nie miałabyś tego problemu. Nie no, jakby mi jest gorąco, Paweł. Ja spałam tak, widzowie. W takim kokonie. Ja wam pokażę, jak ja spałem. I dokładnie tak samo chrapał. Mogę? Jest rano, ludzie jeszcze śpią, a my będziemy odkrywać. Jest 8 rano, zupełnie. A tu nie wiem, nagle woda się leci. Zajebiście, ja chcę to zobaczyć. Ja muszę spojrzeć na ten korek. A. No to fajnie. Bardzo dobra. Idziemy się chyba kąpać. I może ja sobie zrobię jeszcze szybką taką kąpiel w wannie przed wyjściem. A my na lotnisko już. No. Zjeść coś normalnego. Dobra, widzowie. Uciekamy z pokoju. Jesteśmy już ubrani, przebrani, wykąpani, ogarnięci. Nasza taksówka jest za 2 minuty. Tak, więc idziemy już z tego pokoju i lecimy na lotnisko. Nie no, ładnie, fajne, fajne doświadczenie. Ale o naszych przemyśleniach opowiemy wam, jak już dojedziemy do domku. I to lotnisko to jest hit. Ono jest tak małe, że jakby jest jeden gate. No, jest jeden gate i to są tylko 4 okienka do walizek. Coś niesamowitego. Znalazłam coś zajebistego. Musimy tam pojechać. Musimy pojechać do zoo w Bazylei. Patrz to. Pingwiny tak luzem chodzą. Na spacer codziennie o 11 do lutego od października pingwiny idą na spacer. Ale zarąbiste. To zajebiste. I ty idziesz z nimi, normalnie za nimi. Ale kozak. Idziemy tam? Możemy pojechać. Dobra. A tymczasem chodźmy już. W ogóle śmiesznie to wygląda. Pusta przestrzeń i jeden samolot na śniegu. Tak. I tam jest jakiś chyba zjazd narciarski czy coś takiego. Tak. 100 zł jak tym odjedziesz. Kurde. Jestem tak zmęczona. Dobrze mi się spało, ale się nie wyspałam, bo krótki był sen, nie? Ja jestem głodny. To tak. Więc jak tylko wylądujemy w Sztokholmie, to od razu jakieś tacosy, burgery, frytki, pizza, cokolwiek tam będzie. Nigdy chyba nie cieszyłam się tak na znak McDonalda jak dzisiaj. I ja też nie. Widzieliśmy dużo nowości do przetestowania. Mam tutaj na przykład chili cheese tops. W ogóle zacznijmy od tego, że wzięliśmy potężne zamówienie, tak, na którym jest dosłownie wszystko. Dobra, ale pikantne. Oni w ogóle tu mieli pikantne skrzydełka, pikantne nuggetsy, tak, dużo pikantnych rzeczy. Dobra, aczkolwiek widzowie, wzięliśmy klasyki, czyli Big Maca, żeby sprawdzić szwedzkiego McDonalda przy okazji. I ja wziąłem coś,
coś zarąbiste, to chyba jest to. To jest to. Mexico Chili Chicken. A nie, to jest, czekaj, to jest twój klasyczny. To przetestujmy najpierw to, jak już to otworzymy. To jest taki klasyczny tak. McChicken. McChicken z serem i z pomidorkiem. Mhm. I z sałatą. Fajne. Fajne, delikatne. No, ja w ogóle bardzo lubię rzeczy z pomidorem ostatnio. Uwaga, uwaga, to jest Mexican coś tam. To się nie pasowało, to jest dużo większe. No. Kurde, jaka buła. To jest taki fancy, jak masz maestro. I on ma taki biały ser, ma bułę fajną. I ma nachosy. Nachosy ma normalnie w środku. Ej, dobrze to wygląda. Cześć, jemy właśnie nachosy z McDonalda. Jak to gryziesz, to czujesz Meksyk. I totalnie nie czujesz McDonalda. Zero w tym maka. Jak to jakiś burgerowni. 7 na 10, nie jest super, no, ja bym... ale jest ciekawym doświadczeniem smakowym. Ja bym nie dała tyle, bo ja nie lubię takich smaków. Dla mnie to jest trochę zbyt ostre, za dużo cebuli i tak dalej. Wolałabym Big Maca zjeść. Pokaż Big Maca. Giga podobny. No. Dobry McDonald's generalnie w Szwecji. Mhm. Jemy i idziemy na nasz terminal, oddać bagaż i tak dalej i wracamy do domu. Jak tu jest ciepło! Ogólnie po tym wyjeździe polska zima nie będzie mi straszna. Serio, tak się wymroziłam w tym ice hotelu, że teraz po prostu będzie mi tutaj ciepło. Muszę teraz chwilkę poczekać na Paweł, bo ja zostałam i odebrałam walizkę, a Paweł poszedł odśnieżać auto, bo w międzyczasie jak nas nie było, to w Polsce spadło bardzo dużo śniegu, też było na minusie, więc auto jest zamarznięte. Mam propozycję. Jesteś okay. Głodna? Tak. Zabrałaś nas w piękne miejsce. Dziękuję ci bardzo. Chciałem w ogóle podziękować za cały wyjazd. Było to świetne doświadczenie dla mnie. Dlatego ja w ramach podziękowania chciałem ci zaoferować Pueblo. Co ty na to? Okej. Okay. Dobra, to jedziemy do Pueblo. Zapraszam cię ja. Ja stawiam. O kurde, to ja biorę 5 dań na zamówienie. Możesz sobie wziąć. Wyjechaliśmy. No, ale zjemy. O ile będzie miejsca. Mamy stolik, na zawsze ogarną. Ale będzie soranie. Kocham to po Pueblo. Ale to tylko pięknie wygląda. No, jeszcze ekspresowo dostaliśmy. I taka cieplusia. Będzie się smakować, nie jest totalnie ostra dzisiaj. Nie jest mocno w kapeli, jest ostra. Ale delikatnie bardzo. Fajnie. Jest dobrze być w Polsce. Jesteśmy już w domku, podliczyłam wszystko, więc możemy teraz wydać swoją opinię i powiedzieć, czy było coś warte swojej ceny, czy nie warte i tak dalej. Ja bym chciał poznać ceny, bo ja ich nie znam. 2500 za bilety dla dwóch osób w dwie strony. Nie jest to ultra dużo, ale nie jest to też mało. Tanio. No, pokój zimny, ten lodowy, kosztował 5300 zł około. No dużo. No bardzo dużo. Pokój ciepły kosztował 1000 zł. Jeżeli chodzi o atrakcję, kucie w lodzie, w sensie to rzeźbienie w lodzie, kosztowało 800 zł. Druga atrakcja, skutery śnieżne. 2065 zł. No i widzowie, ostatnia atrakcja, czyli renifery. I jest to, widzowie, najdroższa atrakcja, którą mieliśmy. 2400 zł. Podsumowanie. Czy byś pojechał jeszcze raz? Znając kwotę albo nie znając kwoty, jakkolwiek. Znając kwotę, nie. Nie okay. Znając kwoty albo płacąc mniejszą kwotę, tak. Zajebiste doświadczenie, super przeżycie. Fajne doświadczenie, fajne przeżycie, ale tak jak sobie myślę i też tak jak sprawdzałam w okolicy, na przykład Airbnb, to są dużo tańsze rzeczy, które wyglądają super. Na przykład masz iglo jakieś, albo możesz spać w tipi. Tak. Jakby jest naprawdę mnóstwo fajnych rzeczy. A do Ice Hotelu możesz się przejść do tych pokoi. Tak, i kupić tylko wejście do Ice Hotelu, nie? Szczerze? Czy bym chciała tam wrócić? Nie. Gdybym nie wiedziała, co się tam dzieje i teraz miałabym pojechać pierwszy raz, to może bym pojechała. Ale no, pojechałaś, tak. Kupiłaś to. Ja nie wiedziałem, ile to kosztuje. Skorzystanie z atrakcji spoko, ale sam hotel w sobie nie dałabym drugi raz tyle pieniędzy. Nie jest to warto swojej ceny. Ale fajne doświadczenie tak. I przekonało mnie to do zimowych miejsc. Chętnie bym pojechała do takiego mega zimowego miejsca jeszcze raz. To zapraszam, bo ja będę jeździł w takie. Mam zaplanowane kilka takich. No więc może widzowie niedługo u Pawa na kanale będzie jakiś taki zimowy odcinek. Znaczy na pewno będzie, więc będzie. Subskrybujcie też Pawa kanał, subskrybujcie mój i widzimy się jutro o 16:30. Do zobaczenia!